Gmina Praszka zachęca do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. To nasz obowiązek, który trzeba spełnić raz na 10 lat. Można się spisać przez internet lub w urzędzie. Dzięki pomocy wyznaczonego pracownika można w łatwy sposób odpowiedzieć na pytania w wyznaczonym miejscu. Bardzo prosto możemy się zalogować, wchodząc na stronę spis.gov.pl, przechodząc do aplikacji, następnie wpisując swój numer PESEL i nazwisko rodowe matki i wtedy definiujemy swoje hasło. Druga opcja, profilu zaufanego. Wszystkie pozostałe odpowiedzi to w zasadzie znamy, bo to żyjemy w tych warunkach. Szczerze powiedziawszy, to nie jest wcale takie trudne, jak to się wydaje, bo wystarczy dokument tożsamości w celu potwierdzenia, wiadomo, tutaj swojej weryfikacji, no i po prostu pani zadaje kilka pytań, bardzo prostych zresztą, w związku z czym no, nie ma się czym stresować. Oczywiście spisać się można na wiele sposobów, głównie przez internet, ale także telefonicznie i przez rachmistrza. Narodowy Spis Powszechny trwać będzie do końca września tego roku. Pojawiają się takie rozmaite mity, pogłoski, które tutaj chciałbym stanowczo zdementować, że będą padać pytanie o dochody, oszczędności, stan konta, czy nawet numer konta. Absolutnie takich pytań zadawanych nie będzie. Katalog pytań obejmuje dane osoby, a więc imię, nazwisko, adres, wiek. Są pytania o warunki mieszkaniowe, powierzchnię mieszkania, sposób dostarczania, ogrzewania, wody i tym podobne. Są również pytania dotyczące sytuacji na rynku pracy, przynależności narodowej, przynależności etnicznej, a także jest katalog pytań, na które można odmówić odpowiedzi. Są to pytania dotyczące wyznania religijnego i stanu zdrowia. W gminie Praszka mieszkańcy chętnie się spisują. Odnotowano już 7% mieszkańców gminy. Zachęcamy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do poświęcenia 15 minut i spisania się.